Polacy charakteryzują się dzisiaj niesamowicie wysokim wskaźnikiem optymizmu konsumenckiego. W historii badań Nielsena Polska pierwszy raz wyprzedziła średnią europejską i jest też jednocześnie dużo, dużo wyżej niż średnia światowa, więc polski konsument jest optymistyczny. To znaczy ma większą skłonność do wydatków, ma większą skłonność do dokonywania zakupów, uważa, że to jest dobry czas, żeby kupować. I na fali tych trendów konsumenckich widzimy też zachowanie kategorii alkoholowych i napojów bezalkoholowych. Polacy nie zwiększają bardzo mocno wolumenu spożywanych produktów tej kategorii, natomiast to, co widzimy wyraźnie, to szybszy wzrost wartości. Widzimy rosnącą wartość koszyka alkoholowego i koszyka bezalkoholowego i rzeczywiście produkty segmentów premium są tymi, które bardzo mocno kontrybuują do tego wzrostu wartości. One sprawiają, że cały koszyk rośnie szybciej niż inne kategorie. Jeżeli chodzi o segmenty mainstream ekonomii, to segment ekonomii jest takim, który spada i to bardzo wyraźnie widać w wielu, wielu kategoriach i to też jest tak naprawdę podyktowane tymi trendami konsumenckimi, o których mówiliśmy sobie na początku.